kopalni Janina planuje zwiększyć wydobycie, a to budzi obawy mieszkańców osiedla Borowiec. Szczegóły już za chwilę. W programie będzie też tradycyjnie kultura i sporo sportu. Zapraszam. Mieszkańcy krzanowskiego osiedla Borowiec boją się wpływu działalności kopalni Janina na ich osiedle. Kopalnia planuje wydobycie w tym rejonie. Informacje o planach związanych z działalnością lipiąskiej kopalni dotarły do mieszkańców jakiś czas temu i wzbudziły zaniepokojenie. Obawiają się, że na skutek wydobycia ich osiedlem zatrzęsie, tak jak to się dzieje m.in. w rejonie Kątów. Tam daje o sobie znać kopalnia Sobieski. Nic dziwnego, że podczas spotkania Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Szanowie z przedstawicielami firmy Tauron Wydobycie, w skład którego weszła Janina, Alicja Bębenek, radna z osiedla Borowiec, miała sporo pytań. Na razie kopalnia uzgadnia plany związane z wydobyciem w tym rejonie i załatwia wszelkie formalności. Jak poinformowali jej przedstawiciele, eksploatacja złóż może ruszyć pod koniec 2016 roku, a nawet, co bardziej prawdopodobne, w roku 2017. W planach koncesyjnych dotyczących tego rejonu wydobycia już uwzględniono tereny chronione dla oczyszczalni ścieków i ujęć wody żelatowa. Tam przewidziano filar ochronny bez eksploatacji. Na pozostałym terenie, w którego rejonie prowadzone ma być wydobycie, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja budynków. Częściowo już jej dokonano, ale mieszkańcy mieli zastrzeżenia. Kolejna ma być wykonana na pół roku przed rozpoczęciem prac wydobywczych w tym rejonie. Przedstawiciele kopalni zapewnili, że o planowanym spisie budynków poinformują wcześniej Radę Osiedla. Inwentaryzacja będzie przeprowadzona, bo taki jest wymóg. Nie oznacza to jednak, że mogą tu wystąpić jakieś skutki pracy kopalni, uspokajają jej przedstawiciele. Jednocześnie w 2014 została wykonana ekspertyza dotycząca prognozy wielkości przyspieszeń drgalni gruntów od eksploatacji planowanej przez Zakład Górniczy Janina na lata 2014-15 i praktycznie w rejonie gminy Chrzanów nie przewiduje się wystąpienia wstrząsów o przyspieszeniach większych niż 25 mm na sekundę kwadrat. Czyli praktycznie to są wstrząsy nieodczuwalne przez ludzi. Mieszkańcy Borowca zaniepokojeni byli także, czy eksploatacja złóż nie wpłynie na znajdujący się tu potok Chechło. Jest zrobiona prognoza oddziaływania eksploatacji na potok Chechło i nie przewiduje się praktycznie wystąpienia przeciwspadków w tym potoku. Wydaje się więc, że mieszkańcy osiedla Borowiec mogą spać spokojnie, choć zapewne im bliżej będzie rozpoczęcia prac, tym pytań będzie więcej. Na razie, jak zaznaczyli przedstawiciele libiąskiej Janiny, ta kopalnia nie prowadzi wydobycia w rejonach mających wpływ na zabudowę mieszkaniową w gminie Chrzanów. Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego nabiera rumieńców. Tym razem do Chrzanowa przyjechali kandydaci na europosłów z ramienia Platformy Obywatelskiej. Na spotkanie z mieszkańcami Chrzanowa przyjechała Róża Thun i Stanisław Bisztyga. Platforma zamiast wiecu wyborczego wybrała bezpośredni kontakt kandydatów z wyborcami. Na chrzanowskim rynku stanął bus z logiem kandydatki do Europarlamentu. Pojawili się też członkowie Platformy związani z samorządem. W spotkaniu udział wzięli m.in. poseł Tadeusz Arkit, marszałek województwa Marek Sowa, czy włodarze Chrzanowa Ryszard Kosowski i Robert Maciaszek. Organizatorzy spotkania pomyśleli o najmłodszych. Dla dzieci sporą atrakcją było rozbijanie styropianowego muru. Symbolizował on bariery, jakie wciąż można napotkać na wspólnym europejskim rynku, a które, zdaniem kandydatów Platformy Obywatelskiej do Europarlamentu, należy przełamywać. Dotyczy to m.in. przesyłek pocztowych czy roamingu. Mur, podobnie jak róże rozdawane mieszkańcom Chrzanowa, był w kolorze Platformy Obywatelskiej, czyli w kolorze pomarańczowym. Po takim happeningu na rynku Róża Thun i Stanisław Bisztyga w towarzystwie kolegów z Platformy przeszli po ulicach Chrzanowa rozdając kwiaty. Była okazja do rozmów z potencjalnymi wyborcami. Chcą promować zabytkowe i klasyczne samochody. Grupa pasjonatów skrzyknęła się za pośrednictwem Facebooka. Nie marzę o nowoczesnych samochodach naszpikowanych elektroniką, przy których nie można samemu majstrować. Dla nich samochody muszą mieć duszę, a dusze mają, jak twierdzą, tylko te stare, klasyczne pojazdy. Dla mnie samochody po 2000 roku to już nie są samochody. Samochód powinien mieć duszę, powinien mieć to coś, kiedy się wsiada do niego. W tym samochodzie nic nie trzeszczy, jest zawieszenie, komfort jazdy jest taki, którego nie ma w samochodach z lat
obecnych, więc no jest to coś po prostu, czego się nie da opisać. No. Nieformalna grupa miłośników zabytkowej motoryzacji Chrzanowskie Klasyki działa od początku tego roku. Założycielem jest Marcin Bańkosz z Babic. Inicjatywa powstała na Facebooku z początku. Później zaczęło się to rozwijać w kierunku właśnie takich spotkań, jak tutaj widzimy. Okazało się, że osób, które upodobały sobie klasyki, jest więcej w powiecie chrzanowskim oraz okolicy. Kilka razy udało się im już spotkać w ramach cyklu tzw. spotów, organizowanych przynajmniej raz w miesiącu. Wymieniają się doświadczeniami i oczywiście dużo opowiadają o swoich samochodach. Jestem właścicielem Mercedesa W126 S-klasy z 1987 roku. No to było moje marzenie od dziecka. Zawsze chciałem mieć starego, klasycznego Mercedesa, jako dzieciak zawsze mi się podobały. Nie spodziewałem się, że mi się uda trafić na S-klasę i to w takim stanie, ale się udało. Już po latach różnych przygód z samochodami udało mi się w końcu trafić odpowiedni egzemplarz i spełniłem marzenie. Czy nie przeszkadza ta pasja narzeczonego? Czy nie jest pani czasem zazdrosna Mercedesa? Bywają śmieszne momenty, ale nie. No, najważniejsze mieć jakąś pasję, prawda? Pozwala prowadzić Mercedesa? Nie. Nie, tylko raz po parkingu mi się udało, ale nie. A jak się jechało? Jak się prowadziło takiego klasyka? Chyba bardziej byłam zestresowana, może nie tym, że samochód dla mnie to samochód. No. Dla mnie było bardziej nauczyć się po prostu jeździć automatem. To jest coś troszeczkę innego, więc tutaj się po prostu na tym polu troszeczkę martwiłam. Aczkolwiek jeżeli chodzi o samą jazdę, no to jest płynna jazda, to jest super jazda. Po dziadku mam Fiata 125P. Jest to w sumie unikalne akurat, bo jest ostatni rok produkcji na silnika Poloneza, czyli tam jest 1,5 skrzynia z Poloneza. I też przebieg ma niski, tylko że po prostu nie jeżdżę na co dzień, bo jeżdżę raz na przykład za dwa tygodnie, ale jak wyjeżdżam na drogi, no to wzbudza duże zainteresowanie, bo starsi ludzie pamiętają te samochody, no i oglądają się, to nawet bardzo dosyć. A jak reagują, jak widzą takiego starego Fiata na drodze? No powiem pani, że tak, ja w sumie jeżdżę nim, po prostu tak mam złe humory, po prostu jadę się tak po prostu odstresować, wiem po prostu, że po prostu wzbudza takie zainteresowanie ten samochód, a odnoszę po prostu wrażenie, że po prostu przypominają się te samochody. Stare, klasyczne samochody mają swój urok, ale też jest i druga strona medalu, czyli koszty ich utrzymania. Dość powiedzieć, że klasyczny Mercedes pali przynajmniej 15 litrów paliwa na 100 km. Trzeba się też liczyć z kosztami napraw i nieustannie dbać o samochód. Patrzeć na to, czy gdzieś nie koroduje, ponieważ Mercedesy, to nie ma znaczenia, czy te auta mają 2 lata, czy mają 20, korodują bardzo i na to trzeba uważać. I przede wszystkim przy zalążku wszelkich usterek usuwać je. Pasjonaci klasyków z powiatu chrzanowskiego na razie działają nieformalnie, ale niewykluczone, że w przyszłości się to zmieni. A czy macie w planach sformalizowanie waszej działalności? Bo na razie jesteście grupą nieformalną. Na razie jesteśmy grupą nieformalną, jesteśmy w sumie grupą miłośników. Jeżeli się to rozwinie bardziej, planujemy zarejestrować to jako stowarzyszenie. Żeby dołączyć do grupy, trzeba posiadać pojazd wyprodukowany do 1991 roku oraz wysłać swe zgłoszenie mailem na adres chrzanowskieklasyki@interia.pl. O potrzebie rozwijania edukacji muzycznej dyskutowano podczas ostatniego posiedzenia Chrzanowskiej Rady Kultury. To było pierwsze posiedzenie Rady Kultury w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Chrzanowie. Szkoła muzyczna niedawno obchodziła 50-lecie swojego istnienia. Powstała w 1963 roku. Na początku zatrudniała kilku nauczycieli, nie miała też własnej siedziby. Z czasem poszerzyła swoją bazę instrumentalną oraz otrzymała nowy budynek przy ulicy Mickiewicza. Obecnie, jak poinformował dyrektor szkoły Ireneusz Stańczak, kształci się w niej 180 uczniów z całego powiatu chrzanowskiego pod opieką 23 nauczycieli. Rozpoczęto starania o poszerzenie oferty nauczania o klasę puzonu. Co roku szkołę opuszcza około 30 absolwentów, z czego około 15% wybiera dalsze kształcenie muzyczne. Niedawno szkoła pozyskała fundusze na remont stropów i więźby dachowej oraz zakup fortepianu koncertowego. W przyszłości Chrzanowska Szkoła Muzyczna ma szansę na skorzystanie z dofinansowań na lata 2016-2020 w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wtedy zostałaby poprawiona elewacja budynku i zmieniony system ogrzewania. Dyrektor Stańczak zwrócił uwagę na potrzebę utworzenia szkoły muzycznej drugiego stopnia. W okolicy istnieją 3 szkoły muzyczne – w Jaworznie, Oświęcimiu i Krzeszowicach. Uczniowie tych szkół z pewnością skorzystaliby z możliwości kontynuowania nauki w bliskiej okolicy. Obecnie kształcenie drugiego stopnia odbywa się w Krakowie, Katowicach i Sosnowcu. Uczestnicy posiedzenia zgodzili się z tezą, że w mieście powinna powstać szkoła muzyczna drugiego stopnia. To przyczyniłoby się do podniesienia prestiżu Chrzanowa. Zdaniem Haliny Pstruchy taka szkoła mogłaby mieć szerszy profil artystyczny, obejmujący muzykę, plastykę czy balet.
Podczas dyskusji wskazano na największy problem szkoły muzycznej – brak auli koncertowej i niedostateczną infrastrukturę obecnego budynku, która sprawia, że wiele zdolnych dzieci nie zostaje przyjętych do szkoły z braku miejsca. Zastępca burmistrza Robert Maciaszek zaproponował rozwiązanie tego problemu poprzez przebudowę kamienicy po dawnej siedzibie policji przy Alei Henryka z możliwością dobudowania auli otwartej na park miejski. Dodajmy, że obecnie szkoła muzyczna, organizując koncerty, korzysta z sali teatralnej Moksiru. Już po raz kolejny balet Magnificat ze Stanów Zjednoczonych wystąpił przed chrzanowską publicznością. Za każdym razem artyści gromadzą komplet widzów na sali teatralnej Moksir w Chrzanowie. Nie inaczej było i tym razem. W minioną niedzielę wszystkie miejsca były zajęte. Balet Magnificat tym razem pokazał spektakl Deliver Us, czyli Wybaw Nas. Była to muzyczna interpretacja opowieści o Mojżeszu oraz wyjściu Izraelitów z Egiptu. Artyści podczas swoich występów łączą ze sobą balet tradycyjny z nowoczesnym. Ta mieszanka daje wspaniały efekt artystyczny i przemawia do widzów. Dotąd występ grupy obejrzało około 12 milionów widzów na całym świecie. Za sprawą Stowarzyszenia Do Źródła i chrzanowskiego Moksir, także publiczność chrzanowska. Balet od 3 lat przylatuje do Polski na zaproszenie wspomnianego stowarzyszenia. W tym roku w maju miał trasę po kilku miastach Polski Południowej, ale odwiedził także Toruń. W Chrzanowie artyści nie tylko wystąpili w spektaklu, ale także poprowadzili warsztaty taneczne. Do środy potrwają chrzanowskie Dni Kultury Żydowskiej organizowane przez muzeum. Od prelekcji dotyczącej historii kultury Żydów chrzanowskich rozpoczęły się 3 już Dni Kultury Żydowskiej. Wykład przygotowali uczniowie 2 LO, a to dopiero wstęp do cyklu prelekcji, warsztatów czy prezentacji poświęconych tej tematyce. Program jest dość bogaty. Chcemy pokazać w tym roku trochę radosną stronę tej kultury, to co Żydzi tradycyjni, nasi sąsiedzi przedwojenni mieli w swoim codziennym życiu, ale też to, co przetrwało w tych społecznościach, które jeszcze na terenach Polski można spotkać, które jeszcze trwają i oczywiście w tych społecznościach większych na świecie jest kultywowane. Podczas tego tygodnia będzie można więcej dowiedzieć się o Biblii hebrajskiej, tradycyjnym stroju żydowskim, czy wybrać się na żydowską kolację. W środę w Domu Urbańczyka odbędzie się wykład poświęcony tej tematyce, połączony z degustacją tradycyjnych potraw. Będzie można spróbować na przykład rosół z kluseczkami macowymi i tradycyjny deser przygotowywany na to święto, który w naszym pojęciu jest deserem, ale dla Żydów jest tradycyjną potrawą, która ma imitować glinę, z której Żydzi robili budynki w Egipcie w czasie swojej niewoli egipskiej. Także potrawa dość specyficzna, ale myślę, że będzie raczej smaczna. W ramach Dni Kultury Żydowskiej muzeum zaprasza także na chrzanowską odsłonę ogólnopolskiej akcji Noc Muzeów. W niedzielę od godziny 18 do północy na zwiedzających czeka mnóstwo atrakcji, m.in. warsztaty tańca żydowskiego czy spektakl Na Weselu Żydowskim. Będzie inscenizacja Na Weselu Żydowskim z udziałem profesjonalnych aktorów, z udziałem wolontariuszy i także nas, muzealników. Będziemy prezentować obyczaje, tradycje wesela żydowskiego, wesela sprzed 100 lat praktycznie, gdzie pokażemy różne praktyczne wydarzenia, jakie się działy podczas tych obrzędów, tych obchodów jakby takich bardzo uroczystych. Przewodnicy oprowadzą także po mieście śladami chrzanowskich Żydów. Organizatorzy zadbali o to, by każdy znalazł tu coś interesującego dla siebie. Będą też specjalne atrakcje dla dzieci, także myślę, że nikt nie będzie się nudził i dorośli, i młodsi. Zapraszam serdecznie do godziny 24. Dni Kultury Żydowskiej organizowane są w Chrzanowie już po raz 3 i z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Coraz większa jest świadomość tego, że do II wojny światowej Żydzi stanowili ponad połowę mieszkańców miasta. Wstęp na wszystkie imprezy organizowane w ramach Dni Kultury Żydowskiej w Chrzanowie jest bezpłatny. Ponad 100 osób pojawiło się w Starej Kotłowni, aby posłuchać kapel biorących udział w przeglądzie Klang w ramach Słonecznej Fali Muzyki.
Zespoły były oceniane przez jury w składzie Jarek Kisiński, Sztywny Palazji, Adam Kozłowski, Skangur, Konrad Wicher, Szanowska Telewizja Lokalna oraz Leszek Karkoszka i Agnieszka Kula ze Stowarzyszenia Przyjaźni Miastu. Pod uwagę brano brzmienie, repertuar, technikę grania, emisję głosu oraz ogólny wyraz artystyczny. Zespół Sad Wednesday wyróżniony w roku ubiegłym i tym razem zyskał uwagę publiczności. Jednak zdania jurorów były podzielone i pierwsze miejsce przypadło ostatecznie kapeli We Can Be Angry Too. Zwycięzcy zostali docenieni za energetyczny występ, za świetnego perkusistę oraz nieszablonowego wokalistę. Do gustu, zwłaszcza publiczności, przypadła też metalowa kapela Pratum, wyróżniona statuetką od Stowarzyszenia Przyjaźni Miastu. Podczas występu libiąskiego zespołu publiczność ostro szalała. Czwartym zespołem na klangu był trzebiński skład Insanity. Muzycy zaprezentowali podobny jak przed rokiem miks rockowo-metalowy. Oni także otrzymali wyróżnienie. Po przeglądzie przyszła pora na gwiazdę wieczoru, punkową formację Bunkier, która zagrała swój przekrojowy repertuar i rozpaliła publikę do czerwoności. Podczas tegorocznej słonecznej fali muzyki kwestowano na rzecz rehabilitacji 3-letniej Julki Kaim, która przyszła na świat z wrodzonymi wadami układu nerwowego. Organizatorzy zdołali uzbierać 905 zł. W ramach Słonecznej Fali Muzyki przeprowadzono także akcję krwiodawstwa. Dodajmy, że Słoneczną Falę Muzyki zorganizowali Stowarzyszenie Przyjaźni Miastu, Szanowski Moksir oraz Telewizja Lokalna. Partnerzy akcji: Stowarzyszenie Promedica, Studio Reklamy Kubart oraz Starostwo Powiatowe. Poleciłabym Państwu książkę, autorki, która do tej pory znana jest oczywiście głównie dzieciom i młodzieży, chociaż wiem, że po te książki sięgają również osoby dorosłe. Myślę o Joanne Rowling i o słynnej autorce całego cyklu Harry'ego Pottera. Tym razem, proszę Państwa, autorka debiutuje w roli pisarki dla dorosłych. Jest to jej pierwsza powieść dla dorosłych, to mianowicie Trafny wybór. Ta historia, nie będę mówiła oczywiście jaka, rozgrywa się w starym opactwie angielskim. Zaczyna się od tajemniczej, może nie tajemniczej, ale takiej nagłej, szybkiej śmierci jednego z mieszkańców tego miasta, co pociąga potem za sobą całą serię oczywiście różnych zdarzeń. No i oczywiście jest tajemnica, jak zawsze w książkach Joanne Rowling, chociaż tym razem dotyczy to tej starszej części mieszkańców tego miasteczka. Głównymi bohaterami są tutaj bowiem dorośli. Pełna czarnego humoru, ale błyskotliwa i prowokująca opowieść tej angielskiej pisarki. Także myślę, że to będzie właśnie trafny wybór, jeżeli Państwo sięgną właśnie po tą książkę na ten majowy tydzień. Czyli co, zapraszamy na tydzień biblioteki do czytania. Cały maj będzie obfitował w wiele ciekawych atrakcji, a końcówka samego maja zapowiada się również interesująco, bo oczywiście czekają nas Dni Chrzanowa i biblioteka włącza się co roku w Dni Chrzanowa i tym razem będziemy proponować rewelacyjną kampanię społeczną pod hasłem Nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka, więc myślę, że zaintrygowałam tym tytułem, będzie naprawdę literacko, więc zapraszam serdecznie 30 maja również do biblioteki. Po raz drugi Chrzanów włączył się do ogólnopolskiej akcji promującej biegi na orientację Cała Polska biega z mapą. Orientalistyka sportowa z roku na rok staje się coraz popularniejszą dyscypliną. Biegają już nie tylko dzieci i młodzież, ale coraz więcej dorosłych. Duża w tym zasługa Polskiego Związku Orientacji Sportowej, który od 3 lat prowadzi ogólnopolską akcję propagującą tę dyscyplinę pod hasłem Cała Polska biega z mapą. Cała idea polega na tym, żeby przy pomocy mapy odszukać punkty kontrolne, które zaznaczone są na tej mapie. Linia wiodąca od jednego do drugiego punktu jest wyrysowana
linią prostą, ale w rzeczywistości się nie da w ten sposób przejść, bo trzeba byłoby przez budynki przechodzić. Trzeba te punkty zaliczyć w zadanej kolejności i potwierdzić obecność. Podobnie jak w zeszłym roku, Chrzanów był jednym z 21 miast, gdzie zawodnicy i trenerzy zachęcali do spróbowania swoich sił w tym sporcie. Moje dzieci biegają, a ja do tej pory nie biegałam, więc stwierdziłam, że mama może by raz spróbowała, jak to jest, bo im bardzo kibicuję i stwierdziłam, zobaczę, czy to tak proste, jak mi się wydaje po prostu. Patrzy pani na mapę i co, wiadomo, w którą stronę rusza? No właśnie jeszcze nie odczytałam jej, można powiedzieć. Spróbuję się umiejscowić za chwilę, gdzie tu przód ma być, a gdzie plecy. Nawigować z mapą mógł spróbować każdy. Wystarczyły dobre chęci i trochę wolnego czasu. Dla chętnych organizatorzy przygotowali dwa rodzaje tras o różnej długości i trudności. Nasi wszyscy zawodnicy będą tu udzielać informacji, czy też będą z niektórymi osobami szli na trasę po to, żeby pokazać, na czym to polega, żeby zachęcić do takiej nawigacji. Przez kilka godzin trwania akcji na Chrzanowskim Rynku swoich sił w nawigowaniu z mapą spróbowało ponad 70 osób. Myśli pani, że to dobry pomysł, taka akcja? Sposób na weekend, na rekreację w mieście? Tak, myślę, że to jest bardzo dobry sposób. Można się poruszać, a przy okazji wyjść z domu, nie trzeba siedzieć, pogoda. Może być nierozpieszczona, ale nie jest, właśnie jest najlepsza, bo ani nie pada, ani nie jest za gorąco, więc myślę, że bardzo, bardzo świetny sposób na spędzenie chociaż kawałka soboty. Na trasy w okolicach rynku wybiegli też zawodnicy, którzy rywalizowali na trasie drugiego etapu Grand Prix Chrzanowa w biegach na orientację. Wśród dziewcząt w kategorii K10 zwyciężyła Ida Ochlaszeny. W najliczniej obsadzonej kategorii K14 najlepszy czas zanotowała Hanna Dzierwa. Wśród chłopców w kategorii M12 wygrał Jakub Gałecki. W M14 zwyciężył Jonasz Skrobek, a w M16 Mateusz Pucuła. W najstarszej kategorii powyżej 18 lat zwyciężył Kamil Legięć. Włączenie się do akcji Cała Polska Biega z Mapą nie jest jedyną drogą popularyzacji biegów na orientację na naszym terenie. Klub sportowy Kościelec wraz z Chrzanowskim Nadleśnictwem oddał niedawno kolejną trasę w ramach tzw. zielonych punktów kontrolnych. W tym roku umieściliśmy to już na trzecim, że tak powiem, polu doświadczalnym, 20 kolejnych punktów kontrolnych. Mapę z wyrysowanymi punktami kontrolnymi można będzie pobrać i wydrukować sobie ze stron miasta, starostwa czy też nadleśnictwa i w dowolnym momencie pójść i spróbować nawigacji w terenie leśnym. Po lasach na Kościelcu i Żelatowej zielone punkty kontrolne znalazły się w lesie Babia Góra, pomiędzy osiedlem Wrzosowym a Piłą Kościelecką. Już po raz piąty słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w rajdzie rodzinnym. Aż trzy różnej długości trasy mieli do pokonania uczestnicy piątego rajdu UTW. Na piechurów czekało do przejścia 3 lub 7 km, zaś cykliści mieli do przejechania 15-kilometrową trasę z Chrzanowa przez Źrebce do mety nad Zalewem Chechło. No jedziemy tutaj w kierunku miasta, potem zjeżdżamy ulicą Kadubek, Bartosza Głowackiego, ulica Długa, Poziomkową na Źrebce i przy torach, potem przekraczamy ulicę Bolencińską bodajże, że to jest w kierunku Płazy i duktami leśnymi w kierunku Bolęcina. Trasa rajdu rowerowego, mimo że 15-kilometrowa, była łatwa do pokonania dla każdego, bo wiodła po prostym terenie. Na pewno sobie każdy poradzi. Ja przynajmniej jak układam trasę, to układam pod najsłabszych. Z placu Tysiąclecia, skąd wyruszyli rowerzyści, na trasę wyjechało kilkanaście osób w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat. Jazda na rowerze to jest taki sport, który można uprawiać zawsze, wszędzie i niezależnie od wieku. Można, niezależnie od wieku i bardzo polecam. Dlaczego? Bo jest ruch, świeże powietrze. A to jest ważne i dla serca, i dla zdrowia. Na mecie na uczestników czekał ciepły posiłek oraz konkursy z nagrodami. Tradycyjnie na przełomie maja i czerwca zapraszamy na obchody Dni Chrzanowa. Gwiazdą tegorocznego święta miasta będzie Budka Suflera, zespół da koncert w niedzielę 1 czerwca, a startujemy w piątek 30 maja. W tym dniu zapraszamy m.in. na niezwykły koncert Filharmoników Lwowskich i charyzmatycznego kwartetu tenorów Tenors Bel Canto. W sobotę natomiast na Placu Tysiąclecia odbędzie się kilka koncertów. O godzinie 15 wystąpi uwielbiana przez nastolatków Saszan, zaś wieczorem zapraszamy na kozackie show rock zespołem Hajdemaki. W niedzielę odbędzie się tradycyjnie już Parada Orkiestr. O 20.30 na Placu Tysiąclecia pojawi się gwiazda tegorocznych Dni Chrzanowa, Budka Suflera, a szczegóły można znaleźć na stronie internetowej MOXIR. To
wszystko, co w tym tygodniu przygotowaliśmy dla Państwa. Powtórka programu w niedzielę o godzinie 17, a nasz kolejny program w piątek również o 17. Zapraszam.